Dzień dobry moi drodzy. Dziś wtorek, 12 dzień lipca. Spotykamy się w kolejnym codzienniku biblijnym. A hasło biblijne na dzień dzisiejszy to z Księgi Habakuka, z rozdziału 3, wiersz 19. Wszechmogący Pan jest moją mocą. I słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza z 4 rozdziału 10 wiersz. Trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Jak często czujesz się słaby? Jak często czujesz się bezradny? Może ręce ci opadają? Tak to już jest, że wielokrotnie w swoim życiu, być może każdego dnia, stajemy przed różnego rodzaju trudami, wyzwaniami. Zmagamy się z różnego rodzaju problemami. Czasem znajdujemy dość szybko wyjście i rozwiązanie. Czasem ciągną się one za nami dzień, tydzień, miesiąc, czasem wiele lat. Czasami czujemy już bezsilność. Nie wiemy, co dalej robić. Nie wiemy, jak sobie z nimi poradzić. Z pomocą przychodzi Bóg. Przychodzi w swoim słowie, w którym niesie pocieszenie, w którym niesie nadzieję. Przychodzi w mocy Ducha Świętego, który został posłany właśnie po to, aby nas wzmacniać, aby dodawać sił, i abyśmy mogli czuć się przez Boga zaopiekowanymi. Bóg troszczy się o mnie, troszczy się o ciebie i chce dodawać ci sił. Niezależnie jak postrzegasz swoje problemy, czy są to tak przygniatające i trudne sprawy, z którymi nie da się łatwo pogodzić i nie dasz rady sobie samemu poradzić. Czy też widzisz swój problem jako coś, co być może w obliczu wyzwań innych ludzi jest stosunkowo niewielkie, to dla Boga każda z tych sytuacji, niezależnie od twojego spojrzenia na nią, jest istotna, jest ważna. I z każdą z tych sytuacji możesz przyjść do Niego zawsze, o każdej porze, a On chce podać ci rękę. Chce ciebie podnieść, abyś mógł lub mogła wyznać, tak jak w księdze Habakuka, Wszechmogący Pan jest moją mocą. Nie szukaj siły w sobie samym, ale szukaj mocy i wsparcia w tym, który jest wszechmocny, wszechmogący i zawsze obecny, zawsze blisko. Niech Bóg mocą Ducha swego Świętego otacza cię opieką. Niech jest przy tobie każdego dnia i niech ci błogosławi, a ty odnajduj w Nim siły do zmagania się z każdym wyzwaniem, które przyniesie kolejny dzień. Dobrego dnia. Do zobaczenia. Zostań z Bogiem.